I jesteśmy w debacie dnia w Polsat News. Agnieszka Gozdyra, dobry wieczór. Zapowiadałam, że będzie o finansach i będzie inflacja. Mamy odczyt inflacyjny, którego chyba nikt się nie spodziewał, a są ekonomiści, którzy wręcz dzisiaj od rana mówią, zbieramy szczękę z podłogi, bo miało być znacznie mniej, a jest ponad 16%. Proszę Państwa, co w związku z tym? Zapytam za moment moich gości. Gabriela Morawska-Stanecka, wicemarszałkini Senatu PPS. Dobry wieczór. Waldemar Sługocki, Koalicja Obywatelska. Dobry wieczór. I Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Zobaczcie Państwo króciutko garść komentarzy. Ja nie widzę możliwości, żeby ceny żywności spadały, póki trwa wojna w Ukrainie i są takie ceny surowców energetycznych, to o spadku cen żywności chyba na razie nie możemy marzyć. Oni nie chcą niskiej inflacji, bo kto na tym zyskuje? Zyskuje budżet ministra finansów, nie budżety polskich rodzin. Rosną płace, rosną ceny, to wszystko jest można mówić o takiej spirali płacowo-cenowej, to wie, czy ta inflacja nie dobije gdzieś w pobliżu 20%. Polacy poczuli piękną pogodę i środki w portfelu, to zamiast oszczędzać i nadpłacać raty kredytów mieszkaniowych, to wydatkowali. Dla nas inflacja jest dużym wyzwaniem i będziemy robić co możliwe, aby inflację obniżać. To jeszcze tylko sekunda. A propos tego, co powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz przed chwilą, że politycy zarabiają, że państwo zarabiają na wysokiej inflacji i że nie zależy rządowi na tym, żeby inflację zbijać, bo pan marszałek Karczewski wstawił taką tabelę dzisiaj rano na Twittera i chwalił się, że właśnie są bardzo wysokie wpływy z VAT-u. Proszę spojrzeć, że rząd PiS-u ma znacznie wyższe wpływy z VAT-u niż miała Platforma Obywatelska, która miała 123 miliardy, a PiS ma 286 miliardów. I zaczęli tłumaczyć, panie pośle, internauci zwykli, z całym szacunkiem dla wszystkich internautów, panu marszałkowi, że jak jest wysoka inflacja, to są wyższe wpływy z VAT-u. Czy pan marszałek myśli, pan tego nie rozumie? Myślę, że rozumiem. Tutaj zgadzam się, że to jest takie sprzężenie zwrotne. W momencie, kiedy jest wysoka inflacja, to też są większe wpływy do budżetu. Jakby to wynika wprost z ekonomii. To jasno trzeba powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o przyczyny tej inflacji... No wyższej, to dodajmy, niż się spodziewali eksperci. Państwo też siedzący tutaj. Ja przyznam szczerze, tak. Jeżeli chodzi o tę inflację, która była prognozowana przez ekspertów. Mówiono tutaj o 15,5%, że ta inflacja będzie wynosiła. Wynosi przynajmniej w tych wstępnych danych ponad 16%. I tutaj zgodzę się na pewno z panem wicepremierem Kowalczykiem, że w dużej mierze jest ona spowodowana przede wszystkim cenami surowców, cenami nośników energii, a głównie gazu, bo tutaj w dużej mierze może to być spowodowane właśnie tym czynnikiem. No dobrze, ale to ja rozumiem, że my nie jesteśmy tym zaskoczeni, bo jesień miała przynieść wysokie ceny surowców, jakoś tam byliśmy na to przygotowani, a mimo to jest 0,5% więcej niż się wszyscy spodziewali. Jak piszą jednego właśnie z banków ekonomiści, zbieramy jeszcze szczękę z podłogi, no to co się takiego stało, że się, przepraszam, nie udało przynajmniej utrzymać tego 15,6, które były w czerwcu i w lipcu? Że tutaj, pani redaktor, jasno trzeba powiedzieć, że cały czas wojna wpływa na ceny energii i to też nie jest przewidywalne, w jaki sposób zachowają się rynki w momencie, kiedy jest coś tak niestabilnego jak wojna. Tutaj, jeżeli chodzi o na przykład ceny paliw, udało się doprowadzić do sytuacji, kiedy te ceny paliw spadły. Może nie aż tak bardzo znacząco, jakbyśmy chcieli, natomiast mimo wszystko te ceny paliw spadły ze względu na to, że udało się doprowadzić do zwiększonego wydobycia ropy naftowej. Ceny paliw spadły, żywności, napoje bezalkoholowe wzrost ponad 1,5%, nośniki energii wzrost o około 4%. Więc i to jest w tej chwili, mówię, miesiąc do miesiąca. W skali miesiąca ludzie płacą o tyle więcej za tak naprawdę podstawowe produkty. To co dalej w takim razie, pani marszałek?
Co się stało? Ja wrócę z tym pytaniem. Co się stało, że się nie udało? Co się stało? Przynajmniej utrzymać tego płaskowyżu, nazwijmy. A ja chciałabym przypomnieć grudzień ubiegłego roku. Chciałabym przypomnieć czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, kiedy miesiąc do miesiąca ta inflacja rosła i Narodowy Bank Polski nie robił nic, a pan prezes Glapiński jeszcze w którymś momencie powiedział na konferencji prasowej, chyba w lipcu ubiegłego roku, że inflacja nie jest szkodliwa dla Polaków, dla kieszeni Polaków i portfeli. I pamiętam, kiedy były założenia budżetowe do budżetu na 2022 rok, kiedy założono 3,3% inflacji, my biliśmy na alarm w Senacie, nikt się tym absolutnie nie przejął, mimo że już pod koniec grudnia ta inflacja by przekroczyła 8%. Także ja wiem, że rząd PiS dzisiaj każdą porażkę zwala na wojnę. To jest bardzo dobra wymówka. Która oczywiście jest też... Która też się do tego... w dużej mierze problemy. Tak? Oczywiście. Tyle, że sytuacja naszych finansów publicznych już w ubiegłym roku była zła. I mimo tego, że rząd zapewniał, że jest fantastyczna. Podwyżki cen energii już były w ubiegłym roku również i trzeba było działać. Ja jak dzisiaj patrzę na i słucham wypowiedzi polityków prawej strony, Prawa i Sprawiedliwości, którzy kpią z krajów Unii Europejskiej, w których wprowadza się już programy oszczędnościowe, gdzie zachęca się społeczeństwo do oszczędności. Zachęca się społeczeństwo do tego, żeby ludzie używali generalnie mniej energii, żeby oszczędzali energię, żeby kąpali się w inny sposób, zużywali mniej wody do ogrzewania. Kiedy mówi się już, że w miastach Europy Zachodniej, w wielu krajach już wprowadzono przepisy, które powodują, że witryny sklepów będą zaciemnione w nocy, że nie będą latarni świecić. Tak, Niemcy. Przywoływaliśmy wczoraj ten przykład. Uważa pani, że w Polsce już też rząd powinien taką kampanię... Ależ oczywiście, mało tego, nie tylko powinien wprowadzać, ale powinny już reklamy w telewizji publicznej właśnie powinny zachęcać ludzi do oszczędności. Ale nasz rząd w tej kwestii nie robi nic. No przecież łatwo powiedzieć wojna i nie robi nic. Panie pośle, jedno zdanie i pan poseł Tak, Zbogodzki, bo tutaj dobrze, padła bo kwestia stanu finansów publicznych. No, przed chwilą mieliśmy tę tabelkę, którą przedstawił pan marszałek Karczewski, gdzie jasno wynikało, że wpływy do budżetu są dosyć duże. Tutaj przynajmniej wspólnie chyba się zgodziliśmy, że inflacja jest czynnikiem, który zwiększa wpływy do budżetu. Więc jeżeli chodzi o stan finansów publicznych, on nie jest tak zły, jak państwo by przedstawiacie. Oczywiście nie jest pewnie tak dobry, jak ja bym chciał, żeby ten stan To wszystko są papierowe pieniądze. My nie wiemy tak naprawdę poza budżetem, te wszystkie fundusze, które są poza budżetem. Ja jeden przykład podam, pani redaktor. W latach 2016-2021 koncerny energetyczne wpompowały w Polską Grupę Górniczą 3 miliardy, około 3 miliardów złotych, kupując akcje Polskiej Grupy Górniczej. Czy pani wie, jak wygląda umowa przedwstępna, w której teraz Skarb Państwa od nich odkupuje te akcje? Za złotówkę za pakiet. Czyli Polska Grupa Górnicza warta jest 7 zł według tej wyceny. Gdzie są te 3 miliardy złotych? Bardzo łatwo ten rząd rozdawał publiczne pieniądze za pomocą funduszy, akcji, obligacji. Dobrze, zobaczymy dopiero, być może jak przegracie wybory, jak naprawdę wygląda stan finansów. Ja chcę tylko powiedzieć, że lada moment na rynek trafią kolejne miliardy. Chociażby w postaci 14 emerytur, które już są wypłacane i dodatki. Zresztą przecież w piątek Sejm będzie głosował nad... Ale to państwo wszyscy, jak rozumiem, będą popierać wypłacanie dodatków. Ale to będzie skutkowało, panie pośle, wypływem na rynek dodatkowych pieniędzy. No tak, ale chcę powiedzieć po kolei, pani redaktor, jeśli pani pozwoli. Po pierwsze, ta inflacja 16,1 i to jest zła informacja, bo spodziewali się także eksperci, że obniżka cen paliw spowoduje stabilizację poziomu inflacji, czyli wypłaszczenie, prawda, inflacji. Nawet lekkiego spadku się być może, prawda? Natomiast to 16,1, śmiem twierdzić, że to jest dopiero tak naprawdę początek wzrostu inflacji, bo proszę zwrócić uwagę, że sezon grzewczy przed nami, czyli ceny gazu i surowców energetycznych wzrosną dopiero z końcem, czy z początkiem, czy z rozpoczęciem sezonu grzewczego, czyli wrzesień, październik. Czyli to na pewno wywoła także inflację i ekonomiści przewidują, że
wzrost cen żywności nastąpi na początku roku 2023. Ekonomiści także szacują, że inflacja w przyszłym roku może osiągnąć poziom nawet, uwaga, 20%. To jest naprawdę Ludwik Kotecki, niepokojące. Jastrzębi, ten członek Rady Polityki tak, Pieniężnej. On o tym mówi, między innymi. Boję się bardzo o początek przyszłego roku. Ciągle uważam, że inflacja może nam wystrzelić powyżej 20%. Tak. To jest dzisiejsza jego wypowiedź. Tak, i to jest poważna obawa w kontekście tych przesłanek, które przedstawiłem, prawda? I cen surowców energetycznych, gazu, węgla, innych nośników energii. I tutaj, panie pośle, proszę wybaczyć, ale musi mieć pan świadomość i państwo, obywatele państwa polskiego, że to są zaniechania rządu polskiego. Przecież od 24 roku mamy wojnę w Ukrainie i od 24 lutego bieżącego roku mamy wojnę w Ukrainie i rząd nie zrobił do tej pory nic. Wiemy, że mamy gazoport, wiemy, że mamy wypełnione magazyny, ale magazyny wystarczą zaledwie na 2 miesiące, bo to są 3 miliardy metrów sześciennych. Potrzebujemy 22 miliardy. Tak, ale eksperci mówią też, panie pośle, bo pytałam o to naprawdę w tym tygodniu, że nie będzie problemu z bieżącym uzupełnianiem tych zapasów. No tak, tylko to jest kwestia cen, to jest kwestia zabezpieczenia kontraktów, ale także dywersyfikacji kierunków dostaw tych surowców energetycznych. Pan mówi jednym słowem, że tak naprawdę jeszcze inflacja prawdziwa, taka, znaczy nieprawdziwa, bo w prawdziwej jesteśmy, że ona będzie zastraszająca, znaczy jeszcze rosła. Jesteśmy w spirali, w centrum spirali mojej oceny inflacyjnej i ja podzielam... A pana recepta? Już odpowiadam. Mojej ocenie to, czego nie mogę zrozumieć naprawdę. Proszę mi uwierzyć. Nie mogę zrozumieć rywalizacji politycznej w obozie Zjednoczonej Prawicy i braku osiągnięcia konsensusu w pozyskaniu pieniędzy, bo za chwilę pan poseł, bo wiemy też, bo pan poseł mówi o dobrej kondycji sektora finansów publicznych. Nie, ona jest zła, bo dług, deficyt sektora finansów publicznych w tym budżecie przedstawionym przez pana premiera Morawieckiego wynosi 65 miliardów. Ale to jest to wszystko, co widzimy, co jest objęte kontrolą parlamentarną. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że to jest zaledwie 28% tego deficytu, który pokazujemy. Szacunki są takie, że ten deficyt poza sektorem finansów publicznych wynosi dodatkowe 200 miliardów złotych. Obsługa tego długu kosztuje. I teraz jeżeli wyjściem będą inwestycje, ale nie inwestycje, zapożyczane pieniądze, bo pieniądz jest dzisiaj najdroższy od dekad na rynku, tylko chodzi o to, żeby zbudować kompromis i tu jest ta rywalizacja wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy pomiędzy ministrem Ziobro a premierem Morawieckim i prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Ja już pytam o KPO, tylko chcę rzeczywiście powiedzieć, prawda? Że koszty obsługi długu samego Skarbu Państwa rosną i będą 2,5-krotnie wyższe. Oczywiście. Że rosną o 40 miliardów i że to jest przyrost, jak mówią eksperci, równy wartości programu 500+. Czyli my się zadłużamy, krótko mówiąc, są pieniądze do wzięcia, panie pośle. Mhm. Część to są granty, część to są nisko oprocentowane pożyczki, a my się zadłużamy na wysoki procent po to, żeby finansować po prostu bieżące funkcjonowanie. Jeśli państwa. Pani pozwoli, panie redaktorze, jedno zdanie krótkie. Czy interes państwa polskiego jest mniej ważny od zbudowania kompromisu i przestrzegania praworządności? Bo jeden z polityków, lider Solidarnej Polski się uparł i nie może zrozumieć, że chodzi o życie, codzienne funkcjonowanie obywateli państwa polskiego? To jest takie trudne, panie pośle. Panie pośle, ja tutaj nie jestem rzecznikiem ministra Ziobry i go ani bronił nie będę, ani atakował. Natomiast odniosę się na pewno do jednej rzeczy, bo pan wskazał tutaj o tym ukrytym deficycie, poza tym, który jest wykazany w budżecie, około 200 miliardów złotych. No to powiem panu, że to tylko jeden z ekspertów, czy z państwa ekspertów to wskazywał. Inni tego jakby nie wykazują. Moment, zaraz państwo do głosu dojdziecie. Warto tutaj wspomnieć, że nie tylko budżet państwa, nie tylko rząd przedstawia deficyt, ale również i Komisja Europejska, która pokazuje o wiele, może inaczej, nie tyle o wiele gorsze, co ma o wiele bardziej surowe oceny tutaj i ona nie wykazuje tych 200 miliardów. Dobrze, ale panie pośle, a teraz KPO. Idźmy naprawdę do meritum. Mamy naprawdę inflację, która wszystkich zaskoczyła. Mamy pieniądze do wzięcia z Unii.
Znaczy, tylko jeszcze jedna rzecz, panie redaktor. To jest dopływ kolejnych pieniędzy. I żeby było jasne, ja nie mówię, żeby tych pieniędzy nie brać, ale też musimy pamiętać, że to też jest dopływ, kolejny dopływ pieniędzy do Polski. Jestem za tym, no, żeby ale, te pieniądze... Ale na co są te pieniądze? Za darmo. Nie na na rozdawnictwo, tylko pieniędzy na inwestycje. Szanowni państwo, momencik. Bo w tej chwili jest, ponieważ zostało zaakceptowane KPO, następuje prefinansowanie pewnych zadań przez polski rząd. Są już pewne działania podjęte i niezależnie od tego, czy te pieniądze wpłyną za rządów Prawa i Sprawiedliwości, czy za jakiś czas, to pewne rzeczy już zostaną rozpoczęte. Czyli na razie wydajemy pieniądze, których nie mamy. To o to chodzi. Znowu płacimy za pożyczenie tych pieniędzy. Ale skąd mamy te pieniądze, panie pośle? Są to też pieniądze, o których tutaj wspominaliśmy na początku, jeżeli chodzi o... Ale pożyczone? Nie, nie są. To znaczy, to jest tak... Wszyscy się zadajcie, dajcie państwo. Momencik, szanowni państwo, była tutaj mowa o tych na przykład dochodach VAT-u, PIT-u, CIT-u, o których wspominał pan marszałek. To są obciążenia konsumentów. To są obciążenia konsumentów. Z tych pieniędzy również są finansowane pewne przedsięwzięcia. I to są pieniądze ludzi, którzy wydają więcej na codzienne produkty i dlatego odprowadzają wyższą daninę każdego dnia. Też. Natomiast też... pan wymienił, panie pośle. Tak, zgadza się. Natomiast w tej chwili robimy prefinansowanie pewnych rzeczy i te pieniądze, które dostaniemy z Unii Europejskiej, tak jak powiedziałem, być może nie dostaniemy tego w najbliższym czasie. Pan właśnie powiedział, że finansują to Polacy, którzy wydają więcej każdego dnia na to, żeby kupić chleb, masło, no benzynę już taniej niż na przykład, nie wiem, miesiąc czy dwa miesiące temu, prąd, ubranie dla dzieci do szkoły i tak dalej, i tak dalej. Tak, tylko że są to też inwestycje, które mają pewne rzeczy. Nie. No jak nie, szanowni państwo. Ale panie pośle, proszę zwrócić uwagę. Prefinansowanie pewnych rzeczy, przepraszam, czy w KPO nie są zawarte inwestycje? Są i teraz jeśli pan pozwoli, to proszę posłuchać. Jeżeli inne państwa członkowskie Unii Europejskiej już od wielu miesięcy otrzymują płatności zaliczkowe, czyli jeszcze nie poczyniły żadnych inwestycji, a na konta banków tychże państw trafiają zaliczki, żeby one mogły rozpędzać proces inwestycyjny. W Polsce mało tego, że nie mamy żadnej zaliczki, to państwo proponujecie, żeby dzisiaj, kiedy pieniądz pożyczany jest najdroższy na rynku, pożyczać ten pieniądz i jeżeli kosztuje, abstrahuje, dzisiaj wartość, nie wiem, pożyczonego pieniądza, załóżmy 100 milionów, musimy oddać 116 milionów czy 120 milionów. Czyli jeżeli wykonacie państwo zapożyczone pieniądze, inwestycje, to lwią część tych inwestycji odprowadzicie bankom za pożyczenie tych pieniędzy. No nie rozumie pan tego, panie pośle? A proszę zwrócić uwagę, a byłoby prościej, wystarczyłoby zgodzić się z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpić od ferelnych zapisów i mamy... To teraz odpowie szybciutko pan. To znaczy jedna rzecz, bo przepraszam, bo tak ciągle wokół tego KPO rozmawiamy wokół KPO. Polska się godzi na pewne rzeczy, po czym pojawiają się kolejne postulaty ze strony... A co się pojawiło nowego? Postulaty dotyczące komisji, ze strony Komisji Europejskiej. Była kwestia tych sędziów, tak? Pięciu sędziów. No i dalej sędzia Tuleja jest zawieszony. Pięciu sędziów, którzy... No to jest nowy postulat. Szanowni panie. Jaki nowy postulat? Panie pośle, naprawdę. Jaki nowy postulat? To był pierwszy postulat. To był pierwszy postulat. Natychmiastowe przywrócenie do pracy zawieszonych przez Izbę Dyscyplinarną sędziów. To był pierwszy postulat. Nie, przepraszam. No i gdzie? Podstawową zasadą... Sama izba. Przepraszam, izba została... Po ilu miesiącach? Ale została zlikwidowana. A ile kar? Ile jest kar, panie pośle? Ale szanowni państwo, dajcie się wypowiedzieć. Mam też apel, żeby pan poseł mógł odpowiedzieć, bo jest na końcu stołu i może tak najciężej. Dziękuję pani redaktor. Był postulat ze strony Komisji Europejskiej dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Zostało to zaakceptowane przez panią von der Leyen. Komisja Europejska zgodziła się na taki właśnie format tych zmian. I mimo tego, że
Sejm przegłosował pewne rzeczy, okazuje się, było że... Było troszkę inaczej, panie okay. pośle. Było inaczej. Tak, że pan prezydent ustalił pewne rzeczy tak. z panią von der Leyen, a po drodze wszedł proces legislacyjny i Sejm przyjął jednak jeszcze inną formę ostateczną tak. niż proponował pan ustawę. Prezydent. Tak, mówię na przykład jeszcze. O teście niezawisłości sędziów. Okay. I jeszcze odrzucili państwo po drodze poprawki Senatu. Tak jest. W związku okay. z tym ostateczny projekt, no jednak przyzna pan... był inny niż ten, który wyszedł panie. Z okay. panie, pałacu. Panie pośle, tak. państwo myśleli, że uda się oszukać Komisję Europejską, ponieważ oni no generalnie przecież na niczym się nie znają. Wy wiecie najlepiej, jak się wymiar sprawiedliwości ustawia w Polsce. W związku z czym, kiedy pan prezydent faktycznie uzgodnił, ale szczegóły miał dopracować rząd. W toku procesu legislacyjnego to się jeszcze zmieniło. Ustawa trafiła do Senatu. My daliśmy... wszystkie poprawki, które gwarantowały, że ta ustawa będzie mniej więcej taka, jak oczekiwała Komisja Europejska. Państwo radośnie wszystkie te poprawki odrzucili i pewnie pan poseł również za tym głosował, więc to jest wasza odpowiedzialność. Mało tego, sędziów nie przywrócono. Sędziowie dalej nie mogą zadawać, mogą być karani za zadawanie pytań, za kwestionowanie statusu innego sędziego. Ja już nie mówię o KRS-ie, bo tego nawet komisja od was nie wymagała, chociaż my i tak w Senacie uchwaliliśmy nową ustawę o KRS-ie, taką zgodną z konstytucją i leży w zamrażarce sejmowej i wystarczyłoby ją wyjąć i uchwalić. Ale u państwa najważniejsze jest to, żeby utrzymać się przy władzy. A do tego, żeby utrzymać się przy władzy, potrzebni są posłowie pana Ziobry. I dlatego pan premier już od ponad roku daje się szantażować panu Ziobrze i pozwala mu wygadywać bzdury, skłócać nas z Unią Europejską i z Niemcami. Muszę pilnować bardzo czasu i tego, żeby... Ale panowie żebyśmy, też mówili, ja też tak, ja wiem, ja po prostu pilnuję tego, żeby widzowie mogli się dowiedzieć, jaki jest ostatecznie plan. Ale ostatecznie ja już chciałam powiedzieć, że te pieniądze sytuacji. Są tak ważne, dlatego, że w tej inflacji, która idzie do góry, jeżeli dojdzie do tego stagnacja, i pogrąży, to wtedy pogrążymy się naprawdę w poważnym kryzysie. Receptą na to jest rozwój. Są inwestycje, ale możliwe inwestycje są dopiero wtedy, kiedy pozyskamy te pieniądze. I tu koło chcę przeczytać króciutko pytanie od pani, która nas ogląda i która jak zobaczyła te dzisiejsze dane, napisała tak. Mam prośbę, czy mogłaby pani spytać polityków, co zamierzają zrobić, żeby zmniejszyć inflację, bo to przestaje być zabawne. Właśnie w radiu słyszałam reklamę, w której chwalono czternastkę. Pani emerytka powiedziała, że dzięki niej podreperowała domowy budżet, a resztę wyda na przyjemności. To dla mnie szok. Przy tej inflacji. Jestem matką dwójki dzieci. Jedno jest niepełnosprawne, więc nie pracuję. W zeszłym roku wzięliśmy kredyt hipoteczny na mieszkanie dostosowane do potrzeb syna. Rata wzrosła o ponad 100%. Po dzisiejszych informacjach GUS-u podejrzewam, że przed nami, do 7 września się pani dowie, kolejna podwyżka stóp procentowych. Jestem przerażona. Ilu jest takich widzów, którzy mogliby opisać tego typu swoje problemy, panie pośle? Więc jaki jest plan? Jeżeli chodzi o podwyżki stóp procentowych, ja myślę, że Rada Polityki Pieniężnej lada moment zakończy te podwyżki, bo nie da się w nieskończoność podnosić stóp procentowych, zwłaszcza, że inflacja jest niezależna tak naprawdę od czynników wewnętrznych, a bardziej jest zależna od czynników zewnętrznych. Mówię tutaj o cenach źródeł. Zaraz się pewnie eksperci do tego odniosą, co pan powiedział. Ale dobrze, jaki jest plan rządu i co by pan odpowiedział dzisiaj takiej pani? Znaczy plan rządu jest taki, aby jak najwięcej surowców ściągnąć do Polski, aby było w miarę bezpiecznie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, a jeżeli chodzi o takie działania doraźne, no to polegać one mogą tylko i wyłącznie w tej chwili na łagodzeniu skutków inflacji. Czyli kolejne tarcze. To albo tarcze, albo w jakiś sposób pomoc takim gospodarstwom domowym, które mają z tym problemy. A jeżeli chodzi o tę panią, która ma kredyt, no to została zaproponowana kwestia wakacji kredytowych. No to wiadomo, które też, z których trzeba będzie wrócić. Oczywiście. Finansowo także oczywiście. Kiedyś. Tak. Panie redaktor, uważam. Recepta. Po pierwsze, zwiększyć inwestycje, ale nie zapożyczane pieniądze, tylko pieniądze, które nam się należą i potężne pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I proszę naprawdę zbudować Zjednoczonej Prawicy kompromis, który pozwoli na to, żeby Polska była najważniejsza, nie interesy tego czy innego polityka w państwa ugrupowaniach
politycznych, tylko losy państwa polskiego. To po pierwsze. Tak, po drugie. Czy to się opłaca właśnie, że ci sędziowie, tak jak pan Tuleja, nie orzekają? Czy to się opłaca suma summarum? Znaczy generalnie, pani redaktor. Kary, ja już też tak zapytam, wie pan, gdzie po prostu... Opozycja by poparła zmiany w wymiarze sprawiedliwości, jeżeli by zaproponowano. Żeby było jasne. Pani redaktor, no nie ja oczywiście decyduję w sprawach związanych z tym, który sędzia może orzekać, a który nie, bo decydują o tym prezesi sądów tak naprawdę. Jest zrobiony mechanizm, który pozwala na pewne oceny. Generalnie powiem w ten sposób, no, jeżeli chodzi o pana sędziego Tuleja, osobiście do niego nic nie mam, bo żadnego stosunku z nim nie miałem. Może kiedyś relacji. Relacji. Być może kiedyś go widziałem na jakichś wyborach, bo też był sędzią, który był w jakiejś komisji wyborczej. Natomiast, tak jak powiedziałem, według mnie prędzej czy później Polska pieniądze z KPO otrzyma. Ale chodzi o to, żeby teraz. Żeby teraz dostała. Po pierwsze, panie redaktor. Po drugie, musimy, jeżeli surowce energetyczne są tą przyczyną, która będzie generować inflację przede wszystkim, co państwo mówicie, co też nie jest prawdą. Poproszę, zwróćmy uwagę, że inflacja bez sektora energetycznego to w Polsce 10%, a w Unii Europejskiej 4%. W Unii Europejskiej średnia inflacja 9%, w Polsce 16,1%. Średnia w Unii, bo są państwa, w których jest zdecydowanie niższa. A są ale państwa, gdzie jest po prostu tak, wyższa. Pan, no, pan powie szczerze, że jest Litwa, Łotwa, Estonia, które mają euro. Potencjały największych województw Polski. Ja muszę jeszcze jedno pytanie zadać. No dobrze, ale chciałem ostatnią rzecz. Naprawdę. Sektor energetyczny. Nic państwo w tym zakresie nie robicie. Od 24 dnia nie chcę otwierać nowego tematu, roku, prawda? Bo nowy temat otworzył dzisiaj Donald Tusk i bardzo ważną deklarację złożył polityczną na kampusie. I gdybyśmy mogli przez chwilę posłuchać przewodniczącego Platformy. Aborcja decyzją kobiety, a nie księdza, prokuratura, policjanta czy działacza partyjnego. I zapisaliśmy jako konkretny projekt i będziemy gotowi zaproponować to Sejmowi pierwszego dnia po wyborach, po następnych najbliższych wyborach do parlamentu. Nikt nie daje nikomu większego moralnego prawa do rozstrzygania o kwestii aborcji niż kobieta sama sobie, bo to ona jest odpowiedzialna za swoje zdrowie, zdrowie płodu, za szczęśliwe donoszenie tej ciąży, za wychowanie później tego dziecka. Ja w tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w Platformie w czasie kształtowania list do parlamentu. Nie będę chciał się później wstydzić, dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. Znaczy to macie zagwarantowane. Czyli krótko mówiąc, pani marszałek, może pani teraz jako kobieta głos króciutko właśnie. Jest taka deklaracja, że na tej liście, tylko teraz właśnie nie wiem, czy będzie Donald Tusk... Myślę, że chodzi o te listy... Czy chodzi o wspólną listę, czy chodzi tylko polityków Platformy będzie tak dyscyplinował Donald Tusk? W zależności od tego, jak będzie wyglądała lista, praca, no właśnie. Listy i w ogóle listy do parlamentu. Ja bardzo się z tego cieszę, że taka deklaracja padła. Myślę, że po tym wszystkim, co stało się po tym orzeczeniu niesławnym, po śmierci kilku kobiet, to było do przewidzenia, że tutaj stanowisko przywódcy największej partii opozycyjnej Donalda Tuska będzie takie, a nie inne. Zresztą Rafał Trzaskowski to już deklarował dawno. I bardzo się z tego cieszę i uważam, że to jest bardzo słuszne posunięcie. Pani się na takiej liście znajdzie? Ale ja generalnie będę startować do Senatu i chcę się znaleźć na liście do paktu senackiego. No, jeżeli by te poglądy brać pod uwagę, to spełniam je na pewno. Pani będzie startować do Senatu? Tak, tak? Będę startować do Senatu. Jest decyzja. Tak. Dobrze, czy to będzie oznaczało łamanie sumień niektórym obecnym politykom, parlamentarzystom Platformy? Ja sądzę, pani redaktor. Oj, mogę panu wymienić od razu kilku, którzy mają inne zdanie. No właśnie. Którzy mają odmienne zdanie, ale są jednak... Są parlamentarzystami od wielu kadencji. No tak, są oczywiście. Będziemy o tym rozmawiać. Jak zawsze w Platformie Obywatelskiej o tym rozmawiamy. Ale jednak zgadzam się tutaj z Donaldem Tuskiem i z panią marszałek. To jest jednak odpowiedzialność kobiety i brzemię odpowiedzialności będzie ponosiła kobieta. Ja nie chciałbym, żeby politycy brali odpowiedzialność, czy wyręczali, czy podejmowali tą decyzję w imieniu kobiety. Ja mam 18-letnią
córkę i ostatnio na ten temat między innymi z nią, z żoną rozmawialiśmy i ja uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Ja się pod nią podpisuję i uważam, że musimy podmiotowo traktować generalnie Polaków, ale Polki w tej decyzji. Panie pośle, to jest też otwarcie po raz kolejny tego tematu w kampanii. Ruch w stronę młodych, w stronę też wyborców lewicy, myślę. Wiemy, że jutro też chyba Jarosław Kaczyński wznawia swoją aktywność. Jak na to odpowiecie? Znaczy ja powiem w ten sposób, powiem jako ojciec dwójki dzieci, bo tego typu deklaracja jest próbą zdjęcia odpowiedzialności z mężczyzn i przerzucenia ich, tej odpowiedzialności na kobiety. A, przepraszam, a może przepraszam, ja państwa wysłuchałem. Ja mówię jako ojciec i ja mam dwóch synów. Nie widzę powodu, dla którego ja nie miałbym ponosić odpowiedzialności za życie moich dzieci i przerzucać tego tylko i wyłącznie na swoją żonę. Dziecko ma dwóch rodziców, zarówno ojca, jak i matkę, którzy odpowiadają za to dziecko, jeżeli chodzi... Tak, chodzi w ciąży, ale nie jest wiatropylna, pani marszałek. Tak, ale kobieta jest w ciąży i kobieta czasami albo często naraża życie panie, w czasie. Tak, panie, zgadza się, ale dziecko ale jest, stoi na przeszkodzie. Dziecko jeżeli, ma dwójkę rodziców. Tak, zgadzam się. I nic nie stoi na przeszkodzie, żeby rodzice na ten temat rozmawiali i zbudowali też konsensus. I ja rozumiem, że jeżeli w moim domu byłaby taka dyskusja, to ja bym wsparł decyzję swojej żony. Ale to jest jej decyzja. Ostatnie zdanie. Szkoda, że w tym wszystkim nie pyta się tak naprawdę, jaki jest interes tego dziecka, które jest poczęte. Bardzo państwu dziękuję. Gabriela Morawska-Stanecka, Waldemar Sługowski, Paweł Lisiecki. Eksperci o inflacji za moment. O tym, co przed nami. Na razie. No, wróżby są takie sobie, co najmniej. Wracamy za chwilę. Bon appétit. Maluśki, to chciński. Kamarosy dla wszystkich, przekąski dla każdego. No bo bym coś zjadł. Zapytaliśmy Polki, jaki preparat z witaminą D wybrały. Detritin. Dlaczego? Bo to leki to z najwyższą dawką, a dla mnie to ważne. Mam niedobór witaminy D i polecono mi Detritin. Detritin. Dzięki temu, że to lek, mam pewność, że działa. Zapytaj farmaceutę o Detritin w dawce 4000. D jak Detritin. Złoty standard leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pamiętam to uczucie, gdy potrzebowałam użyć kropli do swoich zmęczonych i wysuszonych oczu. I nagle okazywało się, że nie mogę już ich zastosować. Miałam wrażenie, że wyrzuciłam pieniądze w błoto. Dlatego zamieniłam stare krople na Wizik w niebieskim opakowaniu. Wizik to sterylne krople na zmęczone i suche oczy. Nawilżają powierzchnię oka i chronią przed długotrwałym dyskomfortem. Można je stosować nawet 12 miesięcy po otwarciu. Tak jest i ekologiczniej, i praktyczniej, i taniej. A na podrażnione i zaczerwienione oczy Wizik w czerwonym opakowaniu. Nie miałem pojęcia, wiesz, że to taki gość jak ty. Sądziłem, że wydziwiasz, gwiazdorzysz. Sądziłem. Nie osądzaj. Wspieraj osoby w kryzysie psychicznym. Zobacz człowieka. W Carrefourze wspieramy prymusów bycia sobą. Wszystkie dzieci nasze są. Dlatego wybrane produkty szkolne aż do 35% taniej. A pojemniki na żywność i butelki filtrujące do 25% taniej. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Better with someone new. And you screw. Julio, jesz teraz chipsy? Chipsy? To Lay's Oven Baked. Doskonały smak i 50% mniej tłuszczu. To ja tylko dodam, że krakersy też są fenomenalne. Spróbuj teraz. Dołącz do Bystrzaków w misji biedronkowych oszczędności. Ale miałam sen. Śniło mi się, że wszystko kosztowało mniej niż rok temu. I wtedy inflacja włączyła budzik. Wiem, co zrobić, żeby sen stał się rzeczywistością. Bystrzaki razem! Jakość! Bliskość! Cena! To nie sen. W Biedronce ceny niższe niż w zeszłym roku. Oszczędzaj, wybierając z wielu produktów. Oszczędzaj, zdobywaj naklejki, zbieraj Bystrzaki.
oszczędzają przyjaciele. Pobierz aplikację Aktywuj Max i z oferencji oszczędzaj 5% na swoich zakupach. Wróciłyście? No witam, dzień dobry! Hola, bienvenue! Welcome! Szczeniaki wróciły z wakacji? Lepiej wróciła Ekstraklasa, Premier League, La Liga i Liga Mistrzów UEFA. Wielka piłka! Tak, wielka piłka wróciła w specjalnej ofercie Canal Plus Online. Za 40 zł miesięcznie PKO BP Ekstraklasa, topowe mecze Premier League, La Liga Santander oraz Polsat Sport Premium Liga Mistrzów UEFA. Canal Plus Online. I'm Jennifer Walters. I'm a lawyer. I have great friends, demanding job, and a frustrating family. The transformations are triggered by anger and fear. Those are like the baseline of any woman just existing. Oh, Ruth, she feels like I'm gonna die. Yes, yes, no, no. Mecenas She-Hulk, serial oryginalny, Disney Plus. Co tu obejrzeć? Premier League. A ja wolę Bundesligę. To co, oglądamy? No ho, jest Liga Europy. Przecież to Liga Konferencji. No i znowu przegrali. Chodź, teraz włączmy kobiecą Serię A. Ciekawe, kto wygra. Jaka jest najlepsza liga na świecie? Dla każdego inna. W Viaplay dostępne są wszystkie mecze Premier League, Bundesligi, Ligi Konferencji Europy UEFA oraz wielu innych rozgrywek piłkarskich. Tak, są elektryczne i jest w nich coś znacznie więcej. Gdy ty nabierasz energii, one też się ładują. Komunikują się z tobą na wiele sposobów. A teraz przygotuj się, spróbuj spojrzeć dwa razy. Jeśli za nimi nadążysz, zatem tak, są elektryczne. Spośród wielu innych zalet. Czuj ducha wakacji. Plus, lider technologii 5G prezentuje. A gdybym był zawsze na tak? Czy 5G od Plusa udźwignie 104 levele w smartfonie? Tak. A serial będzie śmigać nawet tu? Tak. A czy wytrzyma wideokonferencję z szefem? Tak. I to 5G jest teraz bez limitu. Nawet przez rok? Tak. Rządzisz. Najlepszy internet 5G w smartfonie teraz bez limitu nawet przez rok. Do tego Samsung Galaxy A53 5G w stałych ratach. Plus. Wybierz swoje wszystko. A w studiu zapowiadanie eksperci Alicja Defratyka. Ciekawe liczby. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dobry wieczór. Te 16,1 rozmawialiśmy przed chwilą, że zmroziło. Ja wszystkich pytam, dlaczego? Co się takiego stało, że jest jednak zaskoczenie takie, którego byśmy nie chcieli widzieć? Pani Alicja najpierw. I ja przyznaję, że pewnie skalą jestem zaskoczona, natomiast samym wzrostem nie jestem zaskoczona. Przyznaję, że nawet trochę się dziwiłam, że ten konsensus ekonomistów zakładał, że będzie ten spadek. Ciężko mi sobie było wyobrazić spadek w momencie, kiedy w sierpniu ruszyły wypłaty 14 emerytury, kiedy w sierpniu zaczęły się wypłaty tego dodatku węglowego i na rynek trafiło kilkanaście miliardów. Więc będą trafiać kolejne dodatki. Dlatego ja uważam, że ta inflacja pewnie z początkiem roku 20% przekroczy. Co możemy zrobić, żeby wyhamować? No możemy trochę rzeczy zrobić, tylko pytanie, czy chcemy, dlatego że metodą... Teraz, czy chcemy kto? Czy kto chce? Może w ogóle, czy byśmy sobie tego życzyli? Jakich narzędzi byśmy sobie życzyli? Bo oczywiście tego, żeby inflacja spadła, to wszyscy byśmy chcieli, czyli przede wszystkim, żeby surowce, które importujemy, ich ceny spadły, były bardziej dostępne, różnego rodzaju inne produkty, które też poszły, ich ceny w górę, żeby spadły. Natomiast najogólniej rzecz biorąc, to co można zrobić, żeby ceny spadały, to zmniejszyć ilość pieniądza krążącego w gospodarce, czyli na przykład podnieść stopy procentowe, wtedy ludzie mniej biorą kredytów, czy więcej oszczędzają. Natomiast to ma niestety swoje efekty uboczne i uderza oczywiście w aktywność gospodarczą, uderza w poziom życia i zawsze trzeba starać się wypośrodkować i odpowiedzieć sobie na pytanie,
i co jest w danym momencie optymalne. Bogusław Grabowski mówi, że rzeczywiście gdyby chcieć to zrobić, to musielibyśmy bardzo mocno, czyli RPP podnieść bardzo mocno stopy procentowe, mocniej niż obecnie, ale to by doprowadziło do rozruchów społecznych, a na to sobie politycy nie mogą pozwolić. No, politycy oczywiście tak, bo zwłaszcza, że gdzieś tam na horyzoncie mają wybory. No ale pytanie, czy jest to optymalne z punktu widzenia gospodarki. Stopy procentowe, ich podwyżki pewną robotę wykonały, czyli spadły kredyty, można powiedzieć wręcz załamały. Jeśli chodzi o konsumpcję, też ona bardzo mocno siadła w gospodarce. I z tego punktu widzenia można powiedzieć, że jakieś istotne podnoszenie stóp procentowych nie jest w tym momencie specjalnie potrzebne. Z wyjątkiem jednego czynnika, który jest bardzo ważny, o którym się czasami zapomina, mianowicie stabilność waluty. Warto o tym pamiętać, że inne banki centralne, takie w tym największe na świecie, jak amerykański Fed czy Europejski Bank Centralny, ale także banki ościenne, typ, na przykład węgierski, podnoszą bardzo mocno stopy procentowe, zwiększając atrakcyjność lokat w swoje waluty. W związku z tym Polska też nie może za bardzo zostać w tyle po to, żeby waluta się nie osłabiła i jednocześnie nie wpłynęła na inflację. Także tutaj to, co można zrobić, na pewno można starać się nie dokładać zbyt dużo pieniędzy, żeby pobudzać konsumpcję. Natomiast też w tym momencie bardzo dużo czynników jest no, poza kontrolą. One są związane z takimi globalnymi trendami. Zresztą to widać po danych inflacyjnych na świecie. Ale oddziałują też na inne kraje, gdzie jednak w większości tych krajów, poza trzema, gdzie tam no, rzeczywiście ta inflacja już poszalała powyżej 20% nawet, to jest niższa niż w Polsce. Co mówi Ludwik Kotecki, raz go jeszcze przywołam w tym programie, żeby rozważyć pomysł antyinflacyjnych obligacji emitowanych przez NBP. To jest ważne. Tak, ja się z tym zgadzam. Faktycznie trzeba ściągnąć pieniądze z rynku. Chodzi o to, żeby mniej ludzie wydawali pieniędzy. Zgadzam się, że tutaj te stopy procentowe nie będą już podnoszone jakoś bardzo drastycznie, czyli tak jak mieliśmy cały ten cykl w ostatnich miesiącach. Pewnie trochę zostaną jeszcze podniesione, ale to już nie będą jakieś takie kolosalne. Czyli 25? 20, myślę, że to będzie 25 teraz, 0,25% podniesione teraz. Co nie wyklucza, że później, jeżeli ta inflacja nam skoczy bardziej, to właśnie jeszcze kolejne podwyżki nas czekają. Natomiast to już nie będą takie podwyżki, nie spodziewałam się, że nagle dojdziemy do jakichś 10%. Nie, absolutnie nie, bo one już zaczynają działać. 6,5 jest teraz ta stopa referencyjna. Zapytania o nowe kredyty w lipcu spadły o 70% w stosunku do ubiegłego roku. Ale ludzie też już wiedzą, że nie mają zdolności kredytowej. Tak. Dlatego właśnie mówię, że to działanie stóp procentowych, podnoszenia już na ten rynek wpływa. I mocniejsze podnoszenie miałoby więcej negatywnych konsekwencji. Tutaj oczywiście jest też ten aspekt, jak podnoszą kraje ościenne. Natomiast to, co trzeba by zrobić, to jest w sumie to, co mówią ekonomiści od wielu miesięcy. I najbardziej przykre w całej tej dyskusji jest to, że ekonomiści mówią o tym od wielu miesięcy. No dobrze, ale czy pani by nie dawała w takim razie dodatków? Bo są ludzie, mówimy bardzo dużo o ubóstwie energetycznym, o tym, że w tej chwili będą grupy ludzi, które jeśli będzie ostra zima, nie poradzą sobie. Dawała. Więc co miałby zrobić rząd w takiej sytuacji? Oczywiście bym dawała, ale tym, którzy tego potrzebują. Bo w tym momencie, jeżeli my rozdajemy wszystkim te pieniądze, to tak naprawdę ta pomoc jest źle uplasowana, bo można by wydać mniej, a tym, którzy tej pomocy potrzebują, ta pomoc dla nich mogłaby być większa, czyli właśnie te osoby, o których pani mówi, zagrożone tym ubóstwem energetycznym, mogłyby tą pomoc otrzymać realnie większą niż przykładowo te 3000 na węgiel. Mogło to by być na przykład 4-5, ale dla tych, które są naprawdę zagrożone. Ktoś, kto jest bogaty, niekoniecznie tej pomocy potrzebuje. Więc to, co robi nasza władza na pewno źle, to, że te pieniądze rozdaje równo po wszystkim. To jest na pewno rzecz zła. Ważny jest też moment rozdawania pieniędzy. Jeżeli wcześniej było tak, że 14 emerytury jednak w tym roku nie będzie, później stwierdzili, że jednak będzie, później stwierdzili, że jednak przyspieszą wypłaty tej emerytury na sierpień, to jeżeli wypłata przypada na ten moment, kiedy ekonomiści szacowali, że to może być ten szczyt inflacji, no to wiadomo, że ten szczyt się będzie przesuwał, jeżeli oni akurat wybrali ten najgorszy z możliwych momentów. Wracamy znów do tego, co mówią ekonomiści, że rozjeżdżają się polityka rządu i polityka NBP, tak?
No, rzeczywiście tak. Rząd przede wszystkim realizuje program polityczny. W Polsce większość społeczeństwa jest nastawiona prosocjalnie. Zresztą tak nawet patrząc na realia polityczne, jeżeli rząd wyjdzie z propozycją jakiegoś, nie wiem, 15 emerytury, dajmy na to, albo czegoś w tym rodzaju, co jest całkiem prawdopodobne. Co pada czasami zresztą. Tak, prezydent Duda powiedział. Tak jest, to kto, czy opozycja zagłosuje przeciw? Nie, zagłosuje za. Tak, podobnie opozycja zagłosuje dokładnie za dodatkami w Sejmie. Tylko czy nie ma pan wrażenia, mówiąc o tym, że rząd realizuje program polityczny, czyli działa jednak pod wybory, które powiedział pan są na horyzoncie, bo naprawdę rok to jest taki horyzont już bliski. Ale mimo wszystko rząd, dosypując tych pieniędzy, w takim razie będzie wzmacniał inflację, która będzie się obracała tak czy siak przeciwko rządowi, bo winni będą rządzący na końcu. Tak, tylko tutaj w krótkim czasie nie ma dobrego wyjścia. To znaczy nie ma możliwości ograniczenia mocnego inflacji w perspektywie kilkunastomiesięcznej. W przyszłym roku, jeśli pod koniec przyszłego roku zejdziemy do inflacji jednocyfrowej, to będzie dobrze. 9,8 jest zapisana w budżecie, który wczoraj 9,8 jest zapisana średnioroczna i to jest dość optymistyczny scenariusz. Natomiast zejście do jednocyfrowej inflacji pod koniec roku jest możliwe i całkiem prawdopodobne. Natomiast dużo czynników jest poza kontrolą jakiejkolwiek władzy, czy w Polsce, czy jakiegokolwiek innego rządu, związane jest z trendami międzynarodowymi. I tutaj po prostu jest z jednej strony nieco zaostrzona polityka monetarna po to, żeby ta inflacja nie wymknęła się spod kontroli zupełnie. Z drugiej strony absolutnie jest nierealistyczne politycznie oczekiwanie, że te programy socjalne będą w roku wyborczym ograniczane. No my jako ekonomiści możemy powiedzieć, że być może coś takiego byłoby wskazane, ale trochę pan mówi o tym, że jesteśmy skazani jeszcze przez rok albo do wyborów na bardzo wysoką inflację i że to, co jest zapisane w budżecie, jest nierealne. Nie, to jest realne, jest dość optymistyczne. Prawdopodobnie średnioroczna inflacja będzie gdzieś pomiędzy tym, co rząd oczekuje, 9,8 a 10,11. Ponad 20% nawet inflacją w 23 rok, czego się obawia Ludwik Kotecki. To jak będziemy schodzić do tej średniorocznej niecałe 10? Ludwik Kotecki, mój kolega ze szkolnej ławki, mogę go pozdrowić przy okazji, bardzo mądry człowiek, aczkolwiek tutaj jedno zastrzeżenie. Rzeczywiście możliwe jest, że inflacja wystrzeli na początku roku do 20%, ale w dwóch przypadkach. Albo jeżeli na rynkach międzynarodowych, na przykład jeśli chodzi o surowce, znowu wydarzą się jakieś bardzo złe historie, które trudno przewidzieć. I druga rzecz to jest tego, jak będą kształtowały się ceny regulowane, przede wszystkim gazu, elektryczności. I moim zdaniem rząd nie dopuści do tego, żeby one wzrosły na tyle, żeby ta inflacja aż wzrosła w okolice 20%. Tylko że wszyscy wiemy, że kiedyś ceny regulowane czy tarcze się skończą i wtedy ceny pójdą do takiego poziomu, na jakim one po prostu by były. Tak? Nie będą już trzymane na wodze przez tak, nikogo. Tak, dlatego ja uważam, że ta inflacja jak nic. Znaczy bardziej zdziwię się, jeśli nie będzie 20% inflacji na początku roku, niż miałoby jej nie być. Właśnie przez to, że wchodzimy w rok wyborczy i rząd będzie robił wszystko, żeby cały czas dodawać jakieś kolejne tarcze, dodatki osłonowe. I uważam, że PiS jest zakładnikiem własnej propagandy. Przez lata wmawiali, że program partii to są wszelkiego rodzaju plusy, że wszystkie rozwiązania, wszystkie problemy da się rozwiązać poprzez kolejne fundusze i dodatki. I teraz ciężko jest ludziom w ogóle wyjaśnić, że to tak nie działa. A to nie jest tak, że ludzie zaczynają rozumieć, że trzeba zaciskać pasa? Ja wczoraj spotkałam w sklepie panią, ona mi mówi, coś wybierałyśmy, nieważne co. Tak, szukam tańszego, bo na wszystkim oszczędzam. Ale tak? I włączyło się po prostu takie myślenie. Bardzo dobrze, że Polacy szukają jakiejś alternatywy i zaczynają lepiej rozporządzać własnymi dochodami. Niektórzy są do tego po prostu zmuszeni. Natomiast
To jeszcze nie wszyscy tak łączą te zależności i jeszcze nie wszyscy tak łączą to, że ten napływ pieniądza na rynek przyczynia się do tej inflacji. I rządowi będzie ciężko wyjaśnić, będzie cały czas dodawał te pieniądze, pewnie pojawi się ta realna propozycja 15 emerytury czy waloryzacji 500+ na 700+ albo i więcej, co wcześniej było. Nie, o tym słyszymy, że nie ma mowy. Ale myślę, że myślę, że przed wyborami to wróci. I jeżeli te rzeczy będą i ta inflacja skoczy na 20%, później te pieniądze się zmaterializują, skoczy na 30%, PiS-owi będzie ciężko bardzo, bo w innych krajach... Skoczy na 30%, powiedziała pani, tak? No jeżeli oni zaczną dosypywać te pieniądze... No bo nie, to jest pułapka, ja nie chcę tutaj straszyć. Rok temu nawet byśmy nie ja nie chcę tutaj straszyć, to jest właśnie, chodzi o to, żeby przestrzec, żeby rząd tego nie robił, bo jak wskoczy na taką ścieżkę, to wyjście z tego będzie bardzo trudne. Ja powiem tylko, że prognoza NBP, ta w najczarniejszym scenariuszu na pierwszy kwartał, przewiduje 26%, więc jakby to nie jest daleko to co powiedziałam. Mamy dosłownie minutę, bez pieniędzy z KPO. Jak będzie? Proszę powiedzieć. Pieniądze z KPO w perspektywie kilku kwartałów nie zrobią jakiejś istotnej różnicy dla polskiej gospodarki. W dłuższym terminie na pewno by się przydały, ponieważ to są pieniądze na inwestycje, które w reformy strukturalne polskiej gospodarki, energetykę, różne inne, które zwiększyłyby efektywność, więc na pewno by się przydały. Jedno słowo, to rzeczywiście tam NBP mówił o tych 26%, ale przy założeniu zniesienia tarczy antyinflacyjnej, w co nie wierzę, żeby nastąpiło. Na razie nie, ale kiedyś to nastąpi. Tak, ale przy innych okolicznościach. Myślę, że w przyszłym roku średnia roczna inflacja będzie w około 11%, a na koniec roku mamy naprawdę dużą szansę zobaczyć ją jednocyfrową. Okay. Ja o KPO powiem, że to nie chodzi też o te inwestycje, bo wiadomo, że one od razu nie zostaną z kwartału na kwartał uruchomione, jeżeli te środki do nas napłyną. Natomiast otrzymanie tych środków to jest wzmocnienie polskiej wiarygodności. To też wpłynie na polską walutę. Złoty się umocni. Jeżeli będziemy mieli silniejszą polską walutę, płacimy mniej za importowane towary. Za gaz, za ropę, za węgiel. Czyli w tej chwili jest bardzo... Dokładnie. To wpływa na inflację. Alicja Defratyka, ciekawe liczby. Bardzo dziękuję. Mariusz Adamiak, szef Biura Strategii Rynkowych PKO BP. Dziękuję Państwu. Debata dnia wraca jutro o 20.00. O 21.00 raport. Do zobaczenia. Do jutra. Zapłacili za nawozy, towaru nie dostali. Wystarczyło oddać pieniądze i sprawa by była załatwiona. Oszukani rolnicy liczą straty. W moim i żony przypadku jest to kwota 82 tysięcy. Na razie wiemy o ponad 20 osobach, które są oszukane. Raport.